Zadanie 20. Dane są punkty M i N o danych współrzędnych. Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt K'. No i szukamy współrzędnych naszego punktu K'. Dobrze to zadanie zrobić graficznie. Budujemy układ równań. Zaznaczamy punkcik M o współrzędnych minus 2, 1 oraz punkt o współrzędnych minus 1, 3. Wiemy, że są to końce odcinka MN. Na początku w tym zadaniu znajdźmy środek odcinka K, a następnie znajdziemy jego obraz w symetrii środkowej względem punktu 0, 0. Znamy wzór na środek odcinka o danych współrzędnych, gdzie AB to współrzędne początku, a CD to współrzędne końca danego odcinka. Czyli patrząc na ten wzór, możemy ogólnie powiedzieć, że pierwsza współrzędna x-owa jest to średnia arytmetyczna współrzędnych x-owych końców naszego odcinka. Zatem obliczamy współrzędną x-ową przez dodanie tutaj minus dwójki i minus jedynki. Sumujemy te dwie współrzędne i dzielimy na 2. Z y-kami robimy podobnie. 1 plus 3 i dzielone na 2. Sumujemy liczby ujemne, to jest minus 3, minus 3 na 2 to minus 1,5. 3 i 1 to 4, 4 na 2 to 2. Już mamy dwie współrzędne punktu K. W zasadzie rysunek był dość prosty, nawet bez obliczeń mógłbyś obliczyć jego współrzędne, ale czasami bywają trudniejsze liczby, więc skorzystaliśmy z tego wzoru. Teraz szukamy obrazu punktu K w symetrii środkowej względem punktu 0, 0. Zauważ, że punkt K w symetrii środkowej względem punktu 0, 0 przechodzi nam tutaj na drugą stronę. Możemy to zrobić graficznie, bo współrzędne są dość proste, ale możemy to obliczyć. Jest własność, która nas informuje, że jeżeli przekształcamy jakiś punkt względem właśnie punktu 0, 0, to zmieniamy znaki na przeciwne. Czyli tutaj zmieniłem znak i tutaj znak drugiej współrzędnej również zmieniam na przeciwny. I otrzymuję już współrzędne naszego punktu szukanego. Po x-ach szukamy 1,5, na y-kach minus 2 i jest to dokładnie ten punkt. Można go obliczyć, ale również można go po prostu tutaj graficznie wyznaczyć. Tak czy inaczej, odpowiedzią jest punkt D, czyli 3 drugie, 1,5 inaczej, przecinek minus 2.